Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Cohen, to jest Cohen's Cave i gramy w Dune. To jest początek kampanii, która chyba jeszcze nie ma nazwy, ale zdecydowanie poświęcona jest rodowi Hirado. Dom Hirado to twór, który stworzyliśmy razem, wspólnie z grupą graczy. Razem określiliśmy jego kluczowych graczy, przywódcę, liderów, no i wszystkich tych, którzy podejmują tam ważne decyzje. Tak się składa, że oni rozdają karty, w które my będziemy grać, którymi my będziemy grać, a będziemy grać, no właśnie, z moimi graczami i będziemy grali, no właśnie, kimś jeszcze, kimś dodatkowym, czyli bohaterami, którzy dla tych wysokich szych pracują. Kto wie, czy kiedyś ich nie zastąpią, każdy z nich ma swoje ambicje, każdy z nich ma swój cel w życiu, który chciałby osiągnąć, a który będzie dla niego jakimś tam motywatorem dla rozwoju i dla tworzenia rzeczy, które są no, wielkie, ważne, duże. Tak. Także moi drodzy, witam was serdecznie. Popatrzmy, kto z nami dzisiaj jest. Dzisiaj z nami jest Andrzej. Cześć, jako Diego Hirado. Jest z nami Ania. Cześć, jako Pilar. Jest Karolina. Cześć, jako Tikuna Kaszarari. I jest Gabriel. Serdecznie witam, jako Joao. Nie mam problemu z waszymi imionami. Napisałem sobie na kartce. Mam nadzieję, że będziemy je w jakiś sposób rejestrować. Jeśli słyszycie kota w tle, to są kocie smutki, bo nie jest na sesji. Moi drodzy, jesteśmy na planecie Ekas. Planeta Ekas to zielona planeta, w której jest wszystko to, co dla prawdziwego, urodzonego truciciela jest potrzebne. Tysiące toksyn, żywych istot, które produkują trucizny i chemię, która jest niebezpieczna, którą można wykorzystać w naprawdę różny, kreatywny sposób. Na Ekas domów, które wykorzystują te substancje, które same używają ich do swoich niecnych celów, a może zacnych, może do leczenia, ale też takich, którzy coś produkują, potem sprzedają, jest kilka. Wasza, Dom Hirado, stosuje chemię organiczną do kanli, do wojen, do morderstw, do robienia rzeczy ogólnie przyjętych jako złe. Nie wiem, czy tak z siebie postrzegacie, że tak postrzegacie to, co robią wasi przywódcy, to, co robi wasz dom, co nakazuje tradycja. Wszak kanli jest drogą oszczędzającą niewinnych. Kiedy dwa domy walczą ze sobą, kiedy dwa domy poświęcają swoich przywódców i główną linię rodu, to nie może w tych utarczkach zginąć nikt niewinny. Jakby takie są zasady kanli, to ma być wojna między głowami domów, a nie między wszystkimi ich pracownikami, członkami. Jeśli nie nosisz nazwiska rodowego i nie jesteś w pierwszej linii rodu, nie jesteś spadkobiercą i dziedzicem, powinieneś być bezpieczny przed tym wszystkim. No to wtedy, kiedy jest kanli, kiedy się je wypowie, kiedy wielka konwencja je reguluje i kiedy strażnik zmiany będzie jej jakby przestrzegał, będzie ją nadzorował. Tam, gdzie tego nadzoru nie ma, tam, gdzie kanli nie jest wypowiedziana, wszystko jest dozwolone. Giną ludzie, giną niewinni. Płynie krew. Na Ekas, oprócz waszego domu, jest oczywiście ród Ekas, czyli główny dom, który ma w zarządzie całą tą planetę. Wy im płacicie, oddajecie część hołdu lennego, który jesteście im wierni, jesteście im winni. Ale obok was jest jeszcze innych kilka domów, które robią dokładnie to samo. Jednym z nich jest dom Destrym. Wy wiecie, że ród Destrym jest konkurencją. Wiecie, że ostatnimi czasy nie jesteście w dobrej komitywie. To nie jest coś, czego... To nie jest tajemnica Policznera, to nie jest coś, co się ukrywa. Nie kontaktujecie się z nimi. Nie współpracujecie. Jesteście w swojej twierdzy,
jesteście w Tlax. To skrót od Tlaxcala. Tlax jest masywem, twierdzą wbudowaną w zbocze góry, domem. Zawsze czujecie się tam bezpieczni i zawsze czujecie się tam... No właśnie, pytanie, czy czujecie się tam samotni, czy może wbrew właśnie pozorom czujecie się tam wśród rodziny. To bardzo mała społeczność, to bardzo mała grupa ludzi, która powinna się znać, powinna się widzieć. Biorąc pod uwagę wielkość waszej armii, wielkość grupy zabójców, których trenujecie, do których wy należycie, to będzie 300? Może mniej mieszkańców. Gdzieś w tym masywie jest sala. To ciemny pokój, przestrzeń bez okien. Kiedy wchodzi do środka, jest potężny kamienny stół. Na nim jest mały plastikowy przedmiot. Stop białego światła spada gdzieś spod sufitu. Także widać tylko ten stół, widać wasze cienie, wasze sylwetki gdzieś stojące wokół niego, bo nikt nie poprosił was, byście usiedli. Ścianie naprzeciwko, tak jakby od frontu stołu, pojawia się sylwetka człowieka, którego wszyscy w tym domu szanują. Jest mężczyzna, który jest cieniem, który jest niepokonany, który przez wszystkich uznawany jest za mistrza asasynów. Tenoch Katal. Potężna, smukła sylwetka. Bardzo ciemne, przenikliwe oczy. Ubrany w tej chwili w lekką, czarną szatę. Przygląda wam się z cienia. Z trudem widzicie, na kogo patrzy, bo jego oczy w półcieniu, skąpane w tej chwili w mroku, wędrują między wami. Na pewno domyślacie się, kto jest po drugiej stronie stołu. Po sylwetce, po ubiorze, po zapachu, po kształcie ciała. W tym wszystkim Tenoch. Kończy obserwację. Podchodzi do stołu i naciska przedmiot. Kiedy tylko go puszcza, pojawia się holograficzny pryzmat. Coś, co wyświetla się nad stołem. Delikatny snop światła, teraz dzielony na setki małych, drobnych strumieni. W nim widzicie sylwetkę człowieka, którego możliwe, że rozumiecie, że znacie, że kojarzycie. Kochani, wiecie, że to test. Tenoch właśnie was sprawdza. Sprawdza, jak dobrze znacie swojego wroga. Jak dobrze znacie w ogóle swoich wrogów. Ludzi, którzy może właśnie czyhają na was. Którzy może po drugiej stronie innego stołu patrzą na wasze twarze. Wyczekuje. Liczy, że któraś z was się odezwie i przedstawi zebraną wiedzę, doświadczenie, że wykaże się trochę bardziej niż do tej pory. Bo teraz stoicie w cieniu. Kochani, ja myślę, że to jest pierwszy moment, żebyśmy sobie mogli spróbować rzucić na test. Test o stopniu trudności 3. To nie jest prosta sprawa. To nie jest też sprawa, która wydaje się być tak banalnie oczywista. To jest na pewno ktoś, kogo macie szansę spotkać, kogo macie szansę znać. Powinniście móc to zrobić. Ale w takim wypadku, no, nie jestem pewien, czy skojarzycie. Czy stres, czy twarz, czy imię wam ucieknie? Czy może po prostu nie spotkaliście nigdy tego człowieka? Ja skorzystam z dyscypliny, ze względu na to, że mam biegłość w szpiegostwie.
A dodatkowo myślę, że tutaj jako drive użyłabym obowiązku. I Tikuna wierzy, że ludzie są prawdziwą siłą rodu. A myślę, że z tego tytułu powinna też znać ludzi, którzy są w innych rodach, żeby móc oszacować ich siły w stosunku do siły naszego rodu. I powiedz mi, czy to mi dodaje jakieś kości, jeżeli używam motta i biegłości? Jeśli działasz w zgodzie z mottem, to możesz użyć swojego punktu determinacji. Czyli wtedy musiałabym determinację walnąć, tak? Możesz też użyć determinacji na przykład na to, żeby ustawić sobie na jednej z kości wynik automatyczny na jeden, to znaczy, że wtedy będziesz miała dwa sukcesy, albo na przykład, że będziesz miała przerzut po wszystkim, ale to przerzut po wszystkim deklarujesz po fakcie, jeśli to było zgodne z twoim mottem, nie? A biegłość? A biegłość powoduje, że wszystkie wyniki poniżej twojej umiejętności, czy poniżej 6, będą traktowane jako taki krytyczny sukces. Czyli jeśli rzucisz na przykład 6, a 5, 4, 3, to tak jak gotowa jedynka, wtedy jest jak krytyk. Więc. Czyli jeszcze jedną kostkę na przykład mogłabym z asetu wyciągnąć jeszcze? A jaki masz aset, który mogłabyś użyć? A tak się zastanawiam, czy ja nie mam na swojej szygastrunie jakiegoś materiału z tą samą osobą. Czy ja nie. Czy na przykład ja nie dostarczałam tej szygastruny? Okej. Okay. Jeśli chcesz użyć asetu w takim wypadku, to ma mało odrobnie sensu. To miała być te 3 kości. Dobra. Za aset po prostu jeden dodatkowo. To są 3 kości. Ale na razie jeszcze daruję sobie determinację, ale jest... Fokus. Jest fokus, using focus. Czyli biegłość. Jest. Pięknie. No i to znaczy, że... że wiesz, kto to jest, że masz pojęcie, że najprawdopodobniej sama grafika, którą masz, jest w tym miejscu, bo ją nagrałaś, bo sama ją nagrywałaś naszej gastronomii, by ją przywieźć, by było aktualne zdjęcie właśnie tego człowieka, więc dokładnie nawet wiesz, pamiętasz ten moment, w którym się odwraca w kierunku obiektywu, który nagrywa i w kierunku twojej twarzy, której nie rozpoznaje w tłumie, a ty wiesz, kto to jest i będziesz za chwilę wiedziała. Ale, moi drodzy, mamy 5 sukcesów, to stopień trudności był 3, to powoduje, że 2 punkty impetu lądują w waszym koszyku. Te 2 punkty impetu są czymś, co... ja wam teraz wkładam na scenę. Macie je na scenie, będziecie mogli je użyć do kolejnych rzutów. Natomiast jeśli ta scena się skończy, a skończycie, kiedy widzicie z tego pokoju, pójdziemy dalej, w tym miejscu jeden z tych punktów po prostu nam zniknie. One będą zawsze gaśnie nam jeden punkt impetu, tracimy trochę tego rozpędu, kiedy zmieniamy sytuację, kiedy zmieniamy scenę, nie? Więc w tej sytuacji to będzie proste. Więc potrzebuję tylko twoją decyzję w takim razie, Tikuna, czy to będzie kobieta, czy to jest mężczyzna? Czy kobieta? Kobieta, dobrze. Dobrze, to ja nam wrzucam zdjęcie kobiety. Kochani, tam koło słoneczek widzieliście zdjęcie Tynocha Katala. Kobieta, którą widać na zdjęciu, która pojawia się na Holowimie, jest faktycznie bardzo szczupłą istotą. Do tego nad wyraz długa szyja, szeroka linia oczu i brwi powoduje, że jej oczy same z siebie wydają się być bardzo szeroko rozstawione, nadające trochę sztucznego, plastikowego wyglądu. I gdzieś włosy spięte za plecami, bardzo wąsko przyciśnięte do głowy. Osoba wydaje się być kimś dystyngowanym, jest umalowana, ma ozdoby, to ktoś bogaty i... No i tak, w tym wypadku wiemy, kim ona jest. Kobieta nazywa się Dekari Destrym. Jest emisariuszem rodu Destrym. Jest kimś, kto jest głosem rodu, kto reprezentuje go na ważnych spotkaniach, w negocjacjach biznesowych, dyplomatycznych, także na spotkaniach społeczno-kulturowych. Dekari jest kobietą, która znana jest z tego, że potrafi oczarować, potrafi okłamać, potrafi nawet najgorszą informację przekazać tak, że kiedy odchodzi,
odbiorca jest uśmiechnięty, zadziwiony tym, w jaki sposób został oczarowany. Tak też wyglądała na momencie, kiedy widziała się w stolicy, kiedy widziała się spacerującą koło jednej z dużych placówek dyplomatycznych w Tlaxcali, nie w Tlaxcali, w Tenochtitlan. Tenochtitlan to stolica planety Ekas, to także miejsce, w którym ród Ekas rządzi. Ma swoją główną siedzibę, ma swój pałac. To tam ją sfilmowałaś. No i w takim wypadku wróćmy do sceny. Ta ciemność, ta cisza, te myśli, które gdzieś kołaczą się między wami, to napięcie, które rośnie z każdą chwilą, Tikuna powinna się przełamać. Panie, to oczywiście Dekari Destrym. Kobieta o języku żmii, której słów należy się bardzo mocno wystrzegać i bardzo mocno patrzeć na to, co mówią jej czyny. Dobrze, bardzo dobrze. A potem patrzy w ciemność w waszym kierunku, moi drodzy. Bo to powinniście wiedzieć również i wy. Nie gani was, po prostu patrzy. Daje wam do zrozumienia tym milczeniem, że oczekiwał więcej. Nie potrzebujecie, by mówił cokolwiek. Sami uderzacie się w pierś, bo wiecie, że nie wiedzieliście. Skoro tu jesteście, skoro ją widzicie, powinniście wiedzieć więcej. Myślę, że mam szczególny żal do siebie, dlatego że ona jakby jest bliźniaczym, spełni bliźniaczą funkcję do mojego przełożonego, więc tym bardziej powinienem ją Wiesz, możliwe, że, nawet, że teraz, kiedy usłyszałeś jej imię, kiedy wiesz, uderzyło cię w twarz, kim jest ta osoba, to tak, no tak, przecież wiedziałeś. Wiedziałeś i może wiesz znacznie więcej na jej temat i teraz chciałbyś to wszystko powiedzieć. No ale jakoś tak czubki moich butów wydają się wyjątkowo interesujące. Ja przegryzam wargi tak mocno, aż czuję krople krwi. Jestem tak zawstydzona tym, że powinnam to wiedzieć. Muszę się ukarać w jakiś sposób na tym drobnym uczuciem bólu. Tikuna stara się zostać w tej linii cienia, że tak naprawdę nie występowała do przodu, mówiąc to. Tak naprawdę też nie do końca było wiadomo, czy to jej głos, czy to nie jej głos. Nie chce się wyróżniać. Dekari Destrym przesłała informację. Jej człowiek wyleciał i spotkał się z kimś w Lansradzie. Ten ktoś dzisiaj spotka się z nią. Wiem od moich źródeł, że Dekari Destrym wyjdzie z placówki. Uda się na spotkanie. I chcę, żebyście jej towarzyszyli. Chcę, abyście byli cieniem, który za nią kroczy. Chcę, abyście dokładnie sprawdzili, z kim się spotyka. Kto to jest? Czego dotyczy spotkanie? A potem chcę, abyście wykorzystali to na naszą korzyść. Nie ukrywam, śmierć tego, z kim Dekari będzie rozmawiać, wydaje mi się najlepszym interesem tego domu. Przygotujcie się. Dziś wieczorem
ale jej nie powinien spaść włos z głowy. A Ekas, nie mają prawa widzieć, że tam byliście. Jednakże, jeśli cokolwiek pójdzie nie tak, jak powinno, jesteście wyszkoleni i wiecie, jak macie działać. Wiecie, że macie nie zostawić żadnego świadka i żadnego dowodu, że to my. Cofa się o pół kroku. Znika prawie cały w ciemności, chociaż wiecie, że jeszcze tu jest. Czekaj jeszcze, gdybyście chcieli coś zrobić, coś powiedzieć, o coś zapytać. Ale jeśli tego nie zrobicie, to zrobi jeszcze jeden krok i za chwilę zniknie. Choć żadne drzwi się nie otworzą i nie zobaczycie go wychodzącego, to w pewnym momencie po prostu zrozumiecie, że go tu nie ma, że czas by opuścić to miejsce. Albo że po prostu ze sobą porozmawiać. On czeka. Panie, czy ma wyglądać, jakby nikogo nie było, czy powinno wyglądać tak, jakby to była wina Destrym? To i tak będzie ich wina. Narazili swój kontakt na niebezpieczeństwo i nie zapewnili mu odpowiedniej ochrony. To i tak będzie ich wina. Ale ponad tym wszystkim, ponad słowami, to wy musicie ocenić, jak rozegrać tę sytuację. On powiedział wprost jego zdaniem, ale specjalnie nie powiedział macie go zabić, tylko że on uważa. To jest ocena organu wywiadowczego, którego zdaniem przy obecnej stanie informacji śmierć tego drugiego emisariusza jest czymś, co ma pokazać słabość Destrym. Na tym mu zależy, to chciałby uzyskać. Ale co wy z tym zrobicie? To już jest wasza sprawa. Panie, co wiemy o miejscu samego spotkania? Jest nieznane. Macie śledzić Dekari, a potem reagować tak, jak zostaliście wyuczeni. Czy wiemy, gdzie aktualnie emisariuszka Destrym przebywa? Tak. Dom Destrym ma swoją placówkę dyplomatyczną, ona znajduje się w stolicy i faktycznie ona po prostu w niej przebywa. To tam przyjmuje różnego rodzaju interesariuszy. Przez słowo placówkę mam na myśli. To nie jest ambasada, bo to trochę byłaby inne słowo. W ich przypadku jest to placówka, nazwijmy to placówkę dyplomatyczna i to będzie to kluczowe miejsce. Wy na przykład nie macie takiej placówki? Pracujecie w trochę innej przestrzeni, ale wy macie teatr, tak? I w nim dzieją się wasze rzeczy. Te oficjalne. Czy coś jeszcze? Ja kiwnę tylko głową i zaplotę sobie dłonie na plecach, stojąc na baczność. Robię jeszcze krok do tyłu i znika. Zostajcie w tym pomieszczeniu sami. Moi drodzy, ale nie chcę wam ucinać tej sceny. Jeśli jeszcze między sobą chcecie wreszcie coś dzisiaj powiedzieć, coś między sobą zagrać, użyć tych dwóch punktów impetu, które mogą się pojawić, bo jeden z nich na pewno zniknie. Jak on znika, to jakby wyraźnie widać, jak schodzi ze mnie napięcie. Może nie do końca, ale na pewno w dużej mierze dosłownie pada takie... Zawsze obecność Tenoha po prostu ma coś w sobie takiego, że ludzie się naprężają na baczność. Mam jakiś pomysł, jak w ogóle zabrać się za zadanie?
Pamiętajcie, że za impet możecie też kupować informacje. Możecie po prostu wydać punkt impetu i zadać pytanie, które będzie konkretne. I o ile wasi bohaterowie mogą je znać w jakiś sposób logiczny, fabularnie, no to w takim wypadku będziecie mogli też je uzyskać, nie? Wydając po prostu impet. Jeśli nie będę mogła odpowiedzieć na pytanie, to impet wam oddaję. Jest taka zasada, która o tym też w książce mówi. To ja skorzystam w takim razie z tego punktu impetu i zadam pytanie, jakim człowiekiem jest Dekarides? Szerokie pytanie, Andrzeju. Konkretniej? Więcej, jaki klimat cię interesuje? Czy jest bardziej, powiedzmy, kurwa, jakby to sformułować, czy jest bardziej, jaki jest jej system pracy, czy jest zasadnicza, czy jest bardzo obowiązkowa, czy jest towarzyska, czy jest... O, dobra, zadajmy pytanie w ten sposób. Czy jest towarzyska? Czy spotyka się z dużą liczbą osób w stolicy, ma dużą liczbę przyjaciół. Tak. Tak, jest ma dużą ilość kontaktów osób, które odwiedza, od krawców przez artystów, przez możnych, kupców itd. Jest faktycznie bardzo mocno ekstrawertyczne w takim kontekście, że faktycznie lubi kontakty z ludźmi, że faktycznie błyszczy w nich i że ma ich bardzo, bardzo dużo. Ludzie ją znają, kojarzą i można, nie chcę powiedzieć, że ma przyjaciół na każdym rogu, ale można odnieść wrażenie, że zna wszystkich w tym mieście, a to dużo. Dobra. Więc nie jest to taki typ jakiegoś odludka, który się skrycie chowa z różnymi rzeczami. Chociaż może trochę też. Ja teraz podchodzę lekko do stołu, przyglądam się akurat, zakładam, że jeszcze jest ten obraz. I pytam się, Diego, czy wiemy może z kim Ruth Destrym ma teraz obecnie, nie wiem, powiedzmy, dobre kontakty, z kim mogliby się skontaktować w Lansracie? Czy wiem coś na ten temat? Wiesz co, no to jest jedna z informacji, które twój mentor jako dyplomata, który też w Lansaradzie bywa, jako przedstawiciel, to jest coś, co no właśnie, powinieneś wiedzieć. Więc w takim wypadku powinniśmy rzucić na understand. Dobra, to w takim razie wykorzystam kolejny impet, żeby sobie dołożyć kostkę. To pierwszy, poczekaj, bo to jest też tak, że muszę ci powiedzieć, jaki jest stopień trudności. Jeśli chodzi o sojuszników domu Destrym, takich otwartych, to stopień trudności jest 2. Jeśli chcemy celować w takich, którzy z nimi sympatyzują lub z którymi mogą mieć więcej kontaktu, to w takim wypadku stopień trudności urośnie nam do 3. Dobra, to skorzystam z tego impetu, żeby dołożyć kostkę. W takim razie understand plus duty, tak? Myślę. Może być. Plus duty. 3 kości, tak. I czy używam fokusu? No średnio mam jak chyba. Nie, bo twój fokus jest no właśnie bardzo konkretny i w tym wypadku niestosowalny. Okej. Okay. 2 sukcesy, tak? Super. Znasz wszystkich sojuszników domu Destrym. Znasz po kolei wszystkich tych, którzy z nim w jakiś tam sposób sympatyzują. Po kolei, wiesz, ta lista nie jest długa. Wliczasz w głowie 2-3 rody, które otwarcie wyraziły się kilkukrotnie na temat domu Destrym
i wnoszonych przez nich skarg na temat, no właśnie, nieuczciwej konkurencji, wnosząc, oni wnosili jakąś petycję a propos użycia substancji nowoczesnych, jakby patentów. Tego typu rozprawa pojawiła się i ze 2-3 rody zagłosowały. Znasz wszystkie po imieniu, po nazwie i wiesz, kto za nimi głosował. A w takim razie powtarzam te nazwy. Natomiast nie jestem w stanie obiecać, że to wszyscy. To, że mają otwartych sojuszników, nie znaczy, że większa ilość nie kryje się w cieniu. Niestety musimy się spodziewać czasu z każdej strony. Ale od razu podam, bo też może trochę lepiej będzie ważniejsze to, bo jeśli pytam, mogę ci zypnąć w tej chwili 3 przykładowe nazwy, które dzisiaj się pojawią. To są średnie rody i niespecjalnie znaczące w jakiejś dużej strukturze. Podobnie jak wy. To nie są wielkie domy jak Atrydzi czy Harkonneni. To są pośrednie rody. Powiedziałbym, że są większe niż Destrym. Natomiast, no tak. Podchodzę do tego stołu, tak żeby wyjść z cienia. Patrzę po wszystkich. Nie powinniśmy tracić czasu. Myślę, że tutaj w twierdzy nie zdobędziemy wiele informacji. Powinniśmy się udać do stolicy jak najszybciej. Im szybciej zaczniemy obserwację, tym będzie lepiej. To prawda, nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy przegapić to spotkanie. Tak, ale mimo wszystko potrzebny nam jest chociaż szczątkowy plan. I chociaż szczątkowy pomysł na to, gdzie powinniśmy skierować swoje kroki dalej. Dzisiaj mamy czwartek? Nie wiem, jak oni liczą dni tygodnia. Dzisiaj... Czwartek. Może być czwarty dzień. Tak. Dziesięciodniowego tygodnia. Bum, tak on. Cokolwiek. W związku z czym... Jeżeli nic się nie zmieniło, to Dekari powinna dzisiaj być przynajmniej na jednej kolacji ze swoimi przyjaciółmi, z którymi się spotyka dość regularnie. Tak strzelam, że kolacji. Jeśli tak, chcesz... ale co to zmieni, żebyś wiedziała, że będzie na kolacji? Będziemy znali jej lokalizację mniej więcej godzinę. Więc ale tak wiecie, jakieś... że ona wieczorem wyjdzie z... ma opuścić, wiesz, placówkę dyplomatyczną Destrym. Powinniśmy udać się do teatru. Jeśli ta Dekari rzeczywiście jest taka towarzyska, na pewno bywa u nas w teatrze, na pewno... Ktoś z naszych kelnerów, ktoś z naszej obsługi mógł coś słyszeć, co przybąknęła. Może to nam da jakiś obraz sytuacji. Szczepienia. A może spróbować się dowiedzieć się, czy to jakiś z innego rodu, kiedy przybył. Bo zakładam, że oni tu po prostu przybyli z innej planety. Więc raczej pewnie niekoniecznie i tak totalnie inkognito przybył. Więc może jest gdzieś jakiś zapis albo jakakolwiek informacja na temat przybycia. To byśmy zamiast śledzenia samej Dekari, to od innej strony spróbowali ugryźć ten problem. Czyli dostanie się do zapisów rejestru lotów i przylotów w Starporcie, czyli w lądowisku. Jeżeli mamy teraz, dzięki Diego, informacje, jakie tam rody, mniej więcej są ich sojusznikami, moglibyśmy, jeżeli byśmy zobaczyli na lądowisku, skąd przybywały statki, zasugerować się, że któryś z tych statków przybył jakaś osoba. Chodzi mi o to, że jeżeli powiedzmy ród X jest tam sojusznikiem, a z tego rodu X przybyła statek, to prawdopodobnie tam jest, albo z planety, prawdopodobnie jest ta osoba, z którą ma się spotkać akurat. Zakładam, że oczywiście są spisywane na statkach wszystkie osoby, które podróżują. Więc można by było spróbować ustalić. Jest szansa,
jest szansa, mówię, że jeżeli ta osoba nie przybyła tak totalnie incognito, to imię, nazwisko może jego coś powiedzieć, zakładając, że to emisariusz prawdopodobnie obraca się w kręgach dyplomatycznych. Oczywiście tu minusem tego wszystkiego jest to, że jeżeli to jest tak totalnie, totalnie incognito, no to może to nie być, ale zakładam, jakoś tak czuję, jakoś tak po tym, jak spoglądam na tą kobietę, mówię o Dekari, że ona raczej preferuje takie spotkania może incognito, może nie afiszować się, ale nie lubi tak gdzieś, nazwijmy to, ciemne uliczki, takie typu, więc raczej spotka się gdzieś tak oficjalnie. Tym bardziej, że jeżeli to miałoby być jakieś nawiązanie kontaktu, w sensie działania wspólnego przeciwko nam, to trochę to wymaga pewnej sformalizowania. I to pole musi być takie troszeczkę neutralne. Ale to jest moje zdanie. Ja mam jeszcze jeden pomysł. Skoro już wspomniałem o tej kurtyzanie wcześniej, to ja myślę, że ona przebywa w stolicy i być może świadczy swoje usługi komuś z domu Destrym. Być może usłyszała gdzieś w Falkowie, że przylatuje jakaś szycha albo że jest jakieś poruszenie. Kto wie. Kochani, nie macie już impetu, zużyliście go. W takim wypadku przeskoczymy. Zabiorę was w takim razie do stolicy. Tenochtitlan jest przepięknym miejscem, które doskonale znacie. Doskonale, to duże słowo. Wy, wychowani i trenowani, tak mocno skrycie, tak daleko od stolicy, nie przybywacie tam zbyt często. Ale dla was to jest jedyne tak duże miasto na planecie. To także miejsce, do którego musiało was ciągnąć w pewnym momencie, okresie życia. Gdzieś każdy z was pewnie chciało zobaczyć tą wielką cywilizację. Bo co innego mieszkać w zamku, w którym jest kilkaset osób. Co innego jest być w miasteczku, które jest obok niego, które kilka tysięcy. A co innego zobaczyć po prostu milion ludzi. Pałace tak wysokie, że sięgają chmur. Olbrzymie statki kosmiczne, które lądują, wznoszą się i opuszczają orbitę. I gdzieś w tym wszystkim wasz teatr myśli. Miejsce, o którym się w domu przecież mówi, do którego się wzdycha, że to oni widzą i robią, podróżują, a wy w cieniu, zawsze w cieniu. Jesteśmy w stolicy. Stolica ma około miliona mieszkańców. Zdobią ją, tak jak powiedziałem, wieżowce. Wieżowce w kształcie piramid, ale takich, wiecie, południowoamerykańskich, więc schodkowe, wysokie, przepiękne, z białego granitu albo czegoś równie imponującego, ale białe, sięgające chmur. I te chmury, które będą gdzieś u samego szczytów tych piramid, będą czymś, co się tutaj pojawia. Czasami z tych chmur poleci delikatny, lekki, zwiewny deszcz. Ale będzie on raczej przyjemnym doznaniem niż czymś, czego chcecie unikać. Tutaj w lesie jest duszno, jest mokro, jest wilgotno, a tam w mieście z powodu ilości ludzi, maszyn, budynków, tej wilgoci wam bardzo mocno brakuje, więc ta bryza, która się pojawi, ten lekki, prawie wiosenny deszcz będzie czymś niesamowicie przyjemnym, ale może też utrudniającym wam pracę. Zależnie od tego, co się będzie działo, może zadziałać na waszą niekorzyść lub korzyść. O tym musimy pamiętać. Chcieliście się nam przenieść. Dojdziecie tam prawdopodobnie ornitokopterem. Dolecicie, to jest dobre słowo, ponieważ będziecie lecieli tuż nad linią drzew, tak by was nie wychwycono. A nawet gdybyście bylibyście złapani gdzieś przez radar, a potem ktoś zgłosił się do was radiowo, to nadal jeszcze nic złego nie zrobiliście. Znacie procedury. Wasza czwórka leci tym ornitokopterem, ląduje na lądowisku. Pytanie, czy lądujecie na Teatrze Myśli, czy lądujecie oficjalnie na przykład w Starporcie na jednym z lądowisk, które są dostępne? Myślę, że w Teatrze Myśli będzie dyskretniej mimo wszystko. Tak, nie chcemy żadnej pompy na nasze przybycie. Okej.
Teatr Myśli to budynek, który ma 5, może 8 pięter. Wielki, kolosalny, biały blok. Wydaje się być idealnie wyciosany, bez żadnych okien, bez żadnych otworów. Na jego dachu są lądowiska, na których przynajmniej 6 ornikopterów może jednocześnie stacjonować. Od frontu mały, wyglądając na pęknięcie, otwór to drzwi. Wy kiedy lądujecie u góry, takich ornikopterów jak wasze jest kilkanaście gdzieś w przestrzeni powietrznej, nikt nie zwraca na nie uwagi. Nikt nie zwraca uwagi na to, że one faktycznie gdzieś krążą, czyje one są, jakie barwy noszą. Furkot, lądowanie, a potem wasze kroki, które w ciszy niosą was do wnętrza budynku. Sala, która jest w środku, główna sala, to rotunda, cylindryczny lej, w którym na samym dole, otoczony przez trybuny z każdej ze stron, zwykle stoi rzeźbiarz. On tam coś tworzy. Wokół niego jest orkiestra, nad nim, na trapezach, na linach, akrobaci, robiący niestworzone rzeczy. Widzicie to nieraz i za każdym razem zapieram dech w piersi, bo za każdym razem na coś innego zwracacie uwagę. Dziś tego występu chyba nie ma, ale to też jeszcze nie jest powiedziane. To nie jest przesądzone, ponieważ wy też możecie sporo w tym temacie zmienić. Zejdziecie schodami, które będą prowadziły wokół tej rotundy. Będziecie widzieli techniczny stelaż, będziecie widzieli trybuny, będziecie widzieli techniczne korytarze, całe to zaplecze. I chcę wiedzieć w takim razie, co chcecie tam zrobić. Ja myślę, że gdzieś w teatrze, na zapleczu, w tych pomieszczeniach dla obsługi, dla służby, jest taki dział, który się zajmuje przede wszystkim pozyskiwaniem informacji. To jest taka nasza nieoficjalna ambasada dotycząca stolicy i tutaj nasi ludzie przynoszą to, co... No nie latają cały czas do Tlax, żeby tam przekazywać raporty, tylko one się gromadzą gdzieś tam właśnie w Teatrze Myśli. I że to jest takie pierwsze miejsce, w którym można uzyskać wszystko, co się wydarzyło w ostatnim czasie, co zwróciło uwagę naszych kontaktów na mieście. I tam myślę, że byśmy się skierowali. Mhm. A nie jest coś takiego. Tylko na nie raz i nie dwa sama nosiła informacje do tego miejsca i to jest taki hub do po prostu wymiany, bo tu spotykają się szpiedzy, zwiadowcy oraz artyści, którzy też parają się szpiegostwem. Okej. Ja mogę poprosić w tym czasie tą moją kurtyzanę, żeby zjawiła się w tym miejscu też. Z nią porozmawiać, dowiedzieć się o tym, co słychać w stolicy, jakie nastroje panują w domu Destrem i czy ma jakieś informacje, którymi mogłaby się podzielić, które potencjalnie byłyby dla nas przydatne. Pewnie. Poślesz informację, że potrzebujesz jej, że chciałbyś, by się tu pojawiła. I ona się zjawi. Dam wam tą chwilę, byście mogli także porozmawiać z ludźmi, którzy przygotowują raporty, którzy badają sytuację w mieście, którzy tak łączą tą liczną siatkę szpiegów właśnie w tym jednym małym punkcie, którym jest wasz teatr myśli. Kochani, tak jak powiedziała wasza mistrzyni miecza Pilar, schodzicie do drzwi, wpisujecie kod, kiedy one się odsuwają. Wnętrze sali, w której kilkudziesięciu ludzi pracuje w tej chwili z jakimiś rodzajami czytników. Mają jakieś wyświetlacze, mają jakieś obrazy. Widać w ich rękach szykstruny, którymi operują. Przełączają informacje, kodują je, tak by każdy z tych małych zwijanych bransoletek naszyjników miał dokładnie to, co powinien mieć.
Nie tylko wy potrzebujecie informacji. Dom zbiera je, przesyła, nieraz wysyła je poza stolicę i poza wasz pałac. Szpiegostwo to... A raczej, pozyskiwanie informacji, zbieranie ich to jest sztuka, a sama informacja to wiedza, wiedza to pieniądz, więc kto ma pieniądz, ten ma władzę. Czy jakoś tak? Kilkanaście stołów. Przy tych stołach technicy, inżynierowie pracują nad danymi. Między nimi przechadza się w surducie mężczyzna. Bardzo, bardzo dystyngowanie, powoli kroczący. Siwa broda. Facet ma za 80 lat. Praktycznie łysy, wianuszek delikatnych, białych, siwych włosów rozwiane gdzieś na tyle jego czaszki, a on z długą kozią brudką w tej chwili ją pociera. Kiedy otwierają się drzwi, zatrzymuje się i patrzy w waszą stronę. Patrzy, czy jesteście tymi... Widzi was. Rozpoznaje i uśmiecha się. Czuje się bezpieczny. To jest moment, w którym otwiera drugą rękę. Kłania się i zaprasza do środka. Kłaniamy się i wchodzimy. Tak, dość śmiało. Myślę, że byłem tu nieraz. Ja się ustawiam gdzieś z boku. Wiem, że inni umieją lepiej rozmawiać z ludźmi. A ja mam taki odruch, żeby zawsze oceniać po prostu sytuację, zagrożenia. Nawet w tym jednym z najbezpieczniejszych miejsc na całej planecie, bo to nasze centrum. Nie tracę czujności. A propos czujności, ja bym chciała zobaczyć, czy ktoś odnotował nasze przyjście tutaj. W jakim sensie? Myśmy wylądowali na dachu i wyszliśmy z dachu, czy gdzieś z boku? I wyszliśmy z boku tak, że ktoś mógł nas zauważyć. Na dachu okay. Właśnie. Dlatego powiedziałem, że macie sześć lądowisk. W tej chwili jesteście jedynym ornitopterem, który tutaj ląduje. I w tym wypadku jakby... Okej, to nie wywołaliśmy, także spoko luz. Tak mi się wydaje. Na dachu był strażnik. Myślę, że wasze lądowanie też musiało być zgłoszone w jakiś sposób do samego budynku, że chcecie skorzystać z lądowiska. Radio jako fale radiowe jest czymś, co tutaj działa i ornikopter ma wbudowany transmitter, który pozwala się komunikować. Wy sami go nie macie. Mężczyzna, który przywitał się z wami, który ukłonił się, jest to tak stary, że wydaje się być zbyt stary. Ludzie chyba tak długo nie żyją. Wprawdzie Beatrix Hirado jest jakby dowodem, że można żyć strasznie długo, no ale wiecie, to tylko wyjątek od reguły. Carlos podchodzi do was delikatnie, szczerzy, stare, zżółknięte zęby. Witamy. Witamy w Teatrze Myśli. Czym możemy pomóc domowi? Uśmiecha się. Spogląda na dwie panie, które ewidentnie przykuwają jego uwagę, a potem spogląda tylko na was, panowie, mniej zainteresowani. Wzajemniam uśmiech, po czym przerywam niezręczną ciszę, mówiąc: drogi Carlosie, przybyliśmy skorzystać z naszej bazy informacji. Czym dokładnie możemy... poratować dom i jego sługi. On wpatruje się, jakby wiesz, on chce skorzystać z bazy informacji. Pamiętajcie, nie mamy maszyn myślących. Era komputerów minęła eony temu. Teraz mamy materiały, mamy zdjęcia, mamy filmy, mamy wiedzę, raporty,
ale trzeba to obsłużyć głową. Ci ludzie pakują to wszystko, szukają, ale też nie są mentatami. A wy chcecie zadać jakieś konkretne pytania na konkretne rzeczy, które dzieją się w przestrzeni, no właśnie, poszukujemy wszelkich dostępnych informacji na temat emisariuszki rodu Destrym, Dekari Destrym. Gdzie się pojawia, z kim się spotyka, jakie są jej nawyki. Może ma jakieś nielegalne słabości. Ludzie mają różne przywary. Jestem pewny, że jakieś informacje na ten temat musiały zebrać. A do tego interesują nas wszyscy ludzie, którzy do tej pory nie pojawiali się na naszej planecie i w stolicy. Ktoś, kto zwrócił na siebie uwagę podczas lądowania. Ktoś, kto nie powinien się tu znajdować, a dziwnym trafem się znajduje. Ktoś, kto zwrócił na siebie uwagę, a bardzo nie chciał na siebie zwrócić. Zdecydowanie. Takie osoby interesują nas najmniej. Kochani, starszy mężczyzna kiwa głową. Za chwilę podchodzi do jednego z operatorów, szepcze mu coś na ucho, potem drugiego. Wydaje mu kolejne polecenia. Obydwaj mężczyźni odstawiają swoją pracę, udają się w kierunku szaf, otwierają przepasne, wielkie, trzymetrowe kurtyny drzwiowe, a tam w półkach są tysiące szpul i kaset. Zaczynają wyciągać rzeczy i przynosić wam na stół szikstruny i wimy. Przynoszą wam kolejne zestawy informacji. Dom Destrym ostatnio jest bardzo popularny. Kiedy Alvar prosiłby zebrać, co tylko się da, widziałem, że kroi się za tym coś poważnego. Cały stół jest dla was. Kochani, jeśli chcecie znaleźć informacje, to musicie się przez nie przekopać sami. Jest 14. Wieczór zapadnie tutaj koło 8. Macie 6 godzin. Gdzieś w tym czasie pojawi się za chwilę tutaj kurtyzana, ale musicie te dane przekopać. Jeśli chcecie cokolwiek z nich wyciągnąć, chcecie te dane mieć, musicie się przez nie przekopać. Albo znaleźć sposób, by te informacje w jakiś sposób przefiltrować, inny niż osobiste czytanie i no właśnie, i szukanie tych informacji. Wiecie, ile tego jest? Popytacie o rzeczy, które są rejestrowane dzień w dzień. Panie Carlosie, będziemy potrzebować pomocników. Interesuje nas w szczególności dzisiejszy dzień i kontakty, które mogły zostać zaplanowane przez panią Dekari. I zwracam się do swoich towarzyszy. Jeśli wybaczycie, ja niespecjalnie znam się na przeglądaniu tego wszystkiego. Może poszłabym do portu zapytać tam o statki, które się ostatnio pojawiły. Oczywiście, wykorzystaj swoje umiejętności. Najlepsze. Możliwy sposób. Chyba lepiej, żebym nie korzystała ze swoich umiejętności, ale tak. Panie Carlosie, będziemy też potrzebować przebrań. Rozumiem, że to się da załatwić. Mam nadzieję, że kostiumograf nas nie skarci. Kika na jeszcze jednego pomocnika. Macie teatr, macie kostiumy dla występujących ludzi. Jakby do wyboru, do koloru, to nie jest problem. Tutaj możecie się przebrać, udając kogokolwiek innego, wyjść, kogokolwiek innego. No, na ile wasza wyobraźnia jest w stanie się posunąć w temacie ubioru, przebrania, zmiany sylwetki, kształtu, nie wiem. Y-
Czy jest możliwe przebranie się za na przykład jakiegoś posłańca rodu Destrim? Czy nie ma jakieś specjalne elementy ubrania, które ich wyróżniają? Znaczy to wygląda w ten sposób. Każdy dom ma swój herb. Mhm. Każdy ma swoje barwy, więc zdarza się, że słudzy lub pracownicy noszą na przykład na ramieniu albo naszywkę z herbem, albo po prostu mają przepaskę o takim kolorze. Zwykle są to dwa kolory, które reprezentują dom. I Destrym, i wy macie inne kolory, to oczywista sprawa, więc można by się przebrać, użyć takiej szarfy, która miałaby taką formę symulować. Kolory są dla niższego poziomu służby, emblematy, naszywki są dla tego bardziej, nazwijmy sobie, już zaufanego i ważniejszego szczebla. To ja bym wzięła taką szarfę też ze sobą. Bo chciałabym generalnie, żeby mnie przybrali za osobę podobną do nikogo, nie? Takie normalne jakieś służbowe odzienie i tą szarfę do kieszeni. Słuchajcie, czy któryś z was uda się ze mną, czy wszyscy chcecie przeglądać? Z taką niechęcią wskazuję na te materiały. Ja raczej skupię się na tych materiałach. Szczególnie, że umówiłem się tutaj z moim kontaktem. Co, Pilar, chyba udam się z tobą. Myślę, wydaje, że razem możemy podziałać. Ja zatem pomogę w przekopywaniu się przez materiały. Chodźmy jak najszybciej. Dobrze, kochani, to podzielmy to bardzo szybko i bardzo konkretnie. Zaczniemy od myślę od tego, że szybciej będzie chyba załatwić temat kurtyzany. Ona się pojawi. Twoja kurtyzana, czy ona ma jakąś, czy jakieś imię już tworzyłeś? Tak, nazywa się Miriam. Miriam. Czy ja kojarzę Miriam z jakiejś innej gry, którą robiliśmy? Prawdopodobnie tak. Ja w kółku używam tych samych imion. Wiadomo, wiadomo. Ale chyba dawno. Ale okej. Okay. Miriam się pojawi. Miriam jest kobietą, która no, nie jest z domu Hirado. Nie jest też z domu Destrym. Jest kurtyzaną, a to znaczy, że pełni bardzo szeroki wachlarz usług. By to robić, by być kurtyzaną, która jest warta uwagi, ale także pieniędzy, które płaci się za jej usługi, musi reprezentować znacznie więcej niż tylko piękną twarz i atrybuty seksualne, które w obecnych czasach są dosyć, nazwijmy sobie to, elastyczne. Wybór tego, w jaki sposób ludzie mogą się upiększyć, jest duży. Medycyna poszła daleko do przodu. Pewne rzeczy są ograniczone przez to, że tak, inteligentne maszyny są niedostępne. Ale umiejętności najlepszych lekarzy, chirurgów są imponujące. Więc wyobrażam sobie, że Miriam... Słuchajcie, więc ona będzie... Nie jest tak piękna i tak... Bo nie jest tak bogata, by mogła sobie pozwolić na bycie tą kurtyzaną, która sypia z królami, ale jest na tyle ważna i piękna, by właśnie na dworze móc się pojawić. I to będzie blondynka, to będzie dziewczyna, która... mogłaby zainwestować w chirurga, ale i naturalna uroda, piękno w jakiś sposób przebija się. Ja myślę, że ona ma poza tym, oprócz urody, inne talenty. To, że jest całkiem niezła intelektualnie i po prostu powiedzmy, że opowiada na przykład ekscytujące historie albo gra w jakieś gry w rodzaju szachów. Dlatego spędza czas raczej właśnie z takimi, powiedzmy, raczej intelektualistami. Nie, jak najbardziej chciałem dodać potem, że nadal musi być osobą jednak niesamowicie czarującą, elokwentną i inteligentną. Więc Miriam pojawia się. Będzie przespaceruje się najpierw. Ja myślę, że to będzie taki moment, w którym ona wejdzie na tą scenę. Albo zatrzyma się tuż u podnóża, wiesz, stopni, które prowadzą na ten krąg, który ma raptem może z 5 metrów średnicy, na którym zwykle rzeźbiarz zaczyna rzeźbić. Ona będzie patrzyła się teraz na snop światła, który gdzieś
przez prawdopodobnie lampę udającą świetnik będzie spadał na środek. Dokładnie czerń, ta przestrzeń, gdzie jest stołek dla rzeźbiarza, miejsce, gdzie powinien stać fragment drewnomyśli, która będzie używana. I teraz ona spaceruje. Wychodzisz z cienia Diego i ona się uśmiecha. Nie spodziewałam się specjalnego zlecenia. Uśmiecham się czarująco na jej widok. Jak podchodzi, to wręcz chwytam ją za rękę, robię z nią taki piruet powoli, całuję ją w policzek i droga Miriam, bardzo się cieszę, że cię widzę. Tikuna tylko tam na tych mikrofilmów tak patrzy, co tam się dzieje. Wiesz co, Tikuna nic tam nie widzi, bo to miejsce musi być tajne, to gdzie ty jesteś okay. W tej chwili, nie? Więc jakby nie ma opcji. Też nie ma tutaj kamer, które pokazują tego typu rzeczy, bo no, jednak to jest to zbyt duża... Nie wiem. Szczerze mówiąc, to ja się mogę tylko domyślać. Możesz się oczami wyobraźni, jakby wiesz. Ona się uśmiechnie? Obróci się zgrabnie, a potem zatrzyma się. Cieszę się, jeszcze widzę. Czyżbyś zatęsknił za dotykiem kobiety? Oczywiście. To jest jedyny cel, dla którego tu jestem, ale niestety niestety obowiązki też muszą się tam pojawić. Wiesz, że mimo, że chciałbym się z tobą częściej spotykać, niestety nie jestem w stanie tego robić tak często, jakbym chciał. Nie chciałbym narażać ani ciebie, ani siebie, ani naszych wspólnych interesów. Ale sytuacja jest dość szczególna i potrzebuję informacji na temat pewnej osoby, która przebywa w stolicy. Dekary Destrym. Mówi ci to coś? Wiesz, że gdybym nie wiedziała, kim jest Dekary Destrym, przestałabym być twoją przyjaciółką. Więc co chciałbyś wiedzieć o tej przepięknej ladacznicy? Pierwsze, jakie ma zwyczaje i jakie są jej słabości, a po drugie, na dzisiaj wieczorem ustawione spotkanie. Nie wiemy niestety z kim. Ani gdzie. Więc może byłabyś w stanie użyć swojej pięknej buzi albo swojego jeszcze piękniejszego umysłu, żeby zdobyć dla nas tą informację. Andrzeju, to jest tak, że ona uśmiecha się, przechadza się wokół tego kręgu, odchodzi od ciebie, robi dystans, celowo odsuwa się, by negocjować jednak stawkę po drugiej stronie tego kręgu. Popatrzcie, ona, wiesz, to nie jest tak, ona jest twoim asetem, to fakt, ale to nie jest tak, że jesteś jej że ona jest twoją własnością. To jest tak, że ona faktycznie ma do ciebie słabość, może was coś łączy, coś, czego w tej chwili nie widzimy, a może, no właśnie, to widzimy. Chciałbym, żebyś ją przekonał. Ona potrzebuje ten, w jakiś sposób zostać, wiesz, zmotywowana. Więc to może być communicate, czyli rozmowa z nią, to może być komunikacja. Ja myślę, że zdecydowanie komunikacja. Z tobie trudno się będzie tylko wynosił 2. Dobrze, ale ja w takim razie mogę sobie pojechać tutaj lepiej, dlatego że po pierwsze myślę, że mogę tutaj użyć fokusu charm. Dobrze myślę? Tak, to uwodzicielski. I jak chodzi o drive, myślę, że skorzystam z power, to znaczy ja jestem czarujący i ja próbuję prowadzić tę rozmowę w taki sposób, jakbyśmy byli przyjaciółmi albo wręcz kochankami, tak? Jakbym prosił przyjaciółkę o pomoc, ale jednak może moja mimika albo gesty mogą sugerować, że ja uważam, że ona należy do mnie i te informacje mi się należą. Więc korzystam tutaj z power i mam statement w power
I will have what is owed to me. Czyli te informacje mi się po prostu należą. A nie ma kości, że i, czekaj, i masz kość za to, że jest twoim asetem ona. Ona jest twoim asetem, więc masz kość do niej. Aha, dziękuję, Aniu. To rzucę tak jeszcze jedną, tak? Po prostu? Jak tak, może ci jeszcze jedną dwudziestką. To rzucę K20 po prostu. Mhm. 14. To powoduje, że masz 4 sukcesy, bo masz 2, bo nie aż to jest fokus. Masz 1, bo masz 10 i masz 14, która jest poniżej celu 15, więc tak naprawdę masz 4 sukcesy, sobie trudności był 2, więc dodaj sobie 2 słoneczka na ten na stół. No. Dobra, czyli 2 sukcesy i 2 impetu. Dziewczyna uśmiecha się. Ona się uśmiecha, bo ona wie, że dojdzie do spotkania. O tym spotkaniu się już szeptało. Dekari Destrym wynajęła specjalne miejsce. Bardzo chciała zaimponować gościowi. Bardzo chciała pokazać się od dobrej strony. Możliwe, że chciała nawet go uwieść. Wśród kurtyzan, takich jak twoja Miriam, to był dobry pomysł. W sensie takim, że uwiedzenie innego emisariusza wydaje się im być czymś na miejscu. Zwłaszcza będąc dekari, one by to zrobiły bez mrugnięcia okiem, by zyskać coś więcej, by przekabacić kogoś. To narzędzie jak miecz, po prostu. Dekari Destrym wynajęła loże w jednym z tych wielkich, przepięknych wieżowców. Tam w środku jest na jednym z wyższych pięter coś na kształt hotelu. Są apartamenty, które można wynająć, kiedy człowiek przyjeżdża do miasta dla gości, dla dyplomatów, dla kupców. I ona specjalnie, pomimo tego, że mieszka w swoim, że ma swój apartament w zupełnie innym miejscu, to tam wynajęła miejsce z widokiem na najwspanialsze fragmenty miasta, na zachodzące przepiękne słońce. I o tym się mówi. O tym się mówi, że dekari będzie. Ale tylko wśród tych najbardziej zaufanych, wśród ludzi, którzy interesują się tego typu zagadnieniami. No tak. Wiesz, gdzie będą. Wiesz, gdzie dojdzie do spotkania. No, w takim razie uśmiechnę się, pocałuję ją w rękę i powiem... Jesteś nieoceniony. Uśmiechnie się. Również wiesz, jakiś sposób. Może zobaczysz odrobinę nostalgii w jej spojrzeniu? Słowo nieoceniona brzmi trochę jak czasem jak bezwartościowa. Właśnie powiedziała ci ważne rzeczy, zrobiła ci przysługę, ale co z tego będzie miała, to wiesz... Nieoceniona. To trudne słowo. Ale to nie jest tak, że ona jest obrażona. Po prostu widzisz jakiś taki delikatny element, który gdzieś tam się pojawia. Nie umknie ci. To ktoś, kogo znasz dość długo. Przeskoczymy sobie dalej. Przeskoczymy sobie do portu, do Starportu, bo tam chcecie się spotkać. No właśnie, sprawdzić, kto będzie gościem. Kto będzie tym, kogo macie dorwać. Joao, mam taki pomysł. Nie wiem, czy się na to zgodzisz? Może podamy się zasługi lodu Destrym i zapytamy się w porcie, czy gość już przybył i czy wszystkie jego potrzeby są spełnione. Możemy to spróbować akurat, nie? Najpierw bym przynajmniej popatrzył troszeczkę, jak to wyglądają statki, bo jeżeli tam wylądowały, to na tamacie przybywają i może by nas coś oświeciło. A potem mogliśmy podejść. Możemy się pokręcić, że nie właśnie jesteśmy sługami, nie wiemy za bardzo, co żeśmy się zgubili, nie? Albo jeżeli potem, że szukamy akurat tego naszego, a tak chciałbym zobaczyć, czy po prostu coś nam gdzieś tam, nazwijmy to, nie oświeci akurat, nie? Dwójka bardzo dobrych sług. Tak, tak. Więc udajemy się tam przejść się po tym akurat porcie. Ja bym spróbował tutaj podejść do tego troszeczkę inaczej, czyli zobaczyć po prostu te statki, ale otwieram sobie jedno z tych moich buteleczek, tam przelewam sobie akurat coś, wypijam to akurat i chciałbym oddać się intuicji,
i żeby intuicja, los, szczęście, jakkolwiek, pociągnęła w tym kierunku do statku, który teoretycznie byłby tym właściwym. Czyli tutaj bym chciała przede wszystkim tak, tymi środkami swoimi próbuję zmobilizować swój umysł na takie rozszerzenie troszeczkę swojej, to jest tam mój ten zasób. Jako, że one wszystkie są takie troszeczkę lekko tam toksyczne, więc tutaj bym akurat bazował na dyscyplinie po prostu, bo zmuszam moje ciało do większego, tu w tym momencie umysł do większego pracy. I że chciałbym się oprzeć na intuicji, na takim szczęściu, to tutaj bym to połączył z wiarą. I chodziłoby mi po prostu, żeby w tym takim... No do szczęścia, no nie inaczej nie jestem w stanie tego... Jasne, ale wiesz co, ale to jak najbardziej działa. W jednym z tych, w części tych eliksirów domieszką jest melanż. On w jakiś sposób potrafi aktywować ludzką prekognicję, intuicję, jakbyś to nazwał, to działa. To zawsze działa, chociaż nie zawsze, wiesz, te skutki są zrozumiałe i takie, które jesteś w stanie zrozumieć i odczytać, przekazać sobie dalej i użyć ich w właściwy sposób. Ale to będzie coś, co możesz próbować zrobić. Jak najbardziej z tym okej, rzucaj na dyscyplinę. Masz jedną kość dodatkową za to zasobniki mikstur. Czy chcesz coś jeszcze dokupić? Użyć kostkę. Macie kostki, które zostały zdobyte. Mhm. W tej scenie tak zwanej wspólnej poszukiwania danych, więc dla mnie to jest jedna wspólna scena, powiedzmy sobie, że macie dwa punkty, więc można za jeden punkt impetu na przykład kupić sobie kość. W sumie? Tak, to kupię jedną kość. Więc będziesz miał cztery. Tak. A czy można pomagać w rzutach w tym? Można pomagać, natomiast no, pytanie, wiesz, jakby w tym wypadku ciężko ci będzie mu pomóc chyba, jak on, wiesz, ćpa. Znalazła takie spokojne miejsce i pilnowała o to, żeby nikt nie zakłócił jego koncentracji, trzymała wszystkich z daleka od niego. To, znaczy wiesz co, ja w tym momencie widzisz coś takiego, jak to wypiłem, ja tak po prostu zacząłem się krążyć, tak rozchodzić i tak płynę między tymi ludźmi tak troszeczkę jak w takiej wodzie, nie? Tutaj oczywiście bardziej bym to opowiedział jak w dżungli, między drzewami, tym wszystkim. Ja, wiesz, oni, ci ludzie mi nie przeszkadzają. Po prostu ja przechodzę jak liany, to wszystko akurat, a to gdzieś tam się krąży, ja po prostu tak zawracam, jakby coś się mnie tam ciągnęło. Ja bym tutaj jeszcze się, bym tylko odnośnie mojej biegłości bym użył tam fokusu. Odnośnie ale kondycji. Masz kondycję, nie wiem, czy kondycja w tym wypadku jest... chodziłoby mi tu w tym momencie ze względu na to, że... Znaczy, bo to nie jest tutaj, że powiedzmy, nie, tam biegnę i w tym sensie, ale chodzi o to, że przez ten aset ja zmuszam moje ciało do większego wysiłku. Chodziło mi tym bardziej, że to są takie, wiesz, te eliksiry. I chodziło mi po prostu, że tutaj w tym momencie poprzez te takie tucizny i substancje więc jakby wyciskam bardziej. No nie wiem, czy się zgodzisz oczywiście, nie? Bo to... Czy ja myślę... Wiesz co, dobra, spoko. Okay. Spoko. A teraz Aniu, możesz pomóc, bo jeśli on tak chodzi, spaceruje, to wiesz, ty możesz, bo to jest tak, że pomoc jest rzutem jedną kością, która opiera się na tym samym setupie, który robi twój towarzysz, więc w tym wypadku to jest dyscyplina plus cokolwiek. Ty, wiesz, próbujesz go w takim razie, wiesz, przypilnować, żeby nikt go nie stuknął, nie ruszył, wiesz, jakby też patrzy, żeby, wiesz, że gdzieś w tym transie jest i rzucasz jedną tylko 20. Jeśli uda ci się, czyli zmieścisz się w tym twoim poziomie rzutu, to jak najbardziej tak. Nie? Wtedy będzie miał jeden sukces do swojego wyniku. I muszę użyć obydwu cech takich jak on, czy... Tak. Znaczy, wiesz co, nie przede wszystkim umiejętności musisz mieć takie same jak on, nie? W sensie, jeśli on robi dyscyplinę, to też musisz zrobić dyscyplinę, poprzez mu pomóc. I mogę do tego właśnie obowiązek wykorzystać, że no, pilnowanie go w tej chwili to jest moje zadanie. Si, możesz. Jedna kostka. Bo też się pyta, ile kości chcesz, więc możesz rzucić jedną. I to jest jeden sukces, więc będziesz miał jeden sukces do swojego poziomu trudności. Okay. Natomiast pytanie jest takie, wiesz, rozszerzasz swoją jaźń i chcesz znaleźć statek, zrozumieć, kto przyleciał, jaki ród przyleciał. I w tym wypadku ten stopień trudności będzie na poziomie 3. Okej, to rzucam. I mamy 5. Nice. Mamy 5. Ale to też oznacza, że mamy komplikacje.
Za 19? Tak. Mówię 3 trudności. Tak. A przy zakresie komplikacji 3, to jest ryzykowne, to między 18 a 20 powoduje, że już jest okay. Że już jest stopień trudności, wiesz, komplikacja występuje przy wyniku. Więc w tym wypadku on faktycznie... Znaczy, ja cię powiem. Przede wszystkim, kąd zatrzymujesz się? Dostrzegasz między potężnymi fraktowcami, takimi kolubrynami na kilka pięter, które po prostu zabierają, wiesz, kilkadziesiąt do kilkuset osób na górę, gdzieś w kosmos. Dostrzegasz znacznie mniejszy statek, gdzieś stojący za nimi, na przestrzeni tak zwanej półprywatnej, gdzie to nie są fraktowce komercyjne, tylko to są faktycznie prywatne, małe liniowce. I poznajesz znak, poznajesz też herb. Ten statek jest pojazdem dyplomatycznym. Ten statek reprezentuje dom Moritani. Dom Moritani jest dosyć dużym domem i liczącym się w Lansradzie. Ty kojarzysz, że jednak jest znacznie większy niż Destrym i jednocześnie od razu kojarzysz, i to będzie komplikacja, którą teraz gdzieś tutaj wrzucimy. Ty robiłeś ruch jaki? Robiłem dyscyplinę. Dyscyplinę i wiarą. Wiesz co, nałożę ci komplikacje, to jest związane z ruchem, który robiłeś dyscypliną. Jesteś przerażony. To jest dom Moritani. A wasz mistrz asasynów Tenoch kazał zamordować ich emisariusza. To jest potężny dom. To nie jest może największa liga, ale to jest potężny dom, równy domowi Ekas. Jeśli zamordujecie ich emisariusza, to dolicie siebie i wrót i generalnie planetę w duże kłopoty. To cię będzie, wiesz, to cię będzie denerwowało. To nie jesteś taki stanie przerażony. To jest coś, co dzieje się w twojej głowie jako strach przed tym, co się stanie, jeśli stanie się źle. Jeśli to nie wyjdzie, jeśli zrobicie coś nie tak, jak trzeba. Jakby poziom odpowiedzialności będzie cię przytłaczał i tylko w komplikacje wpisz sobie przerażony, to będzie powodowało, że ten element może wpływać na ciebie. I teraz tak, zatrzymuję się przed tym statkiem i wypowiadam do Pilar, to tu, to ten, i robię wielkie oczy. I tak jakby mnie po prostu w tym momencie tak trochę unieruchamia, bo dochodzi do mnie, kto to jest, co się z tym wszystkim wiąże, i no to przynajmniej na chwilę, na ten jakiś tam moment odbiera mi to głos, nie? I tylko tyle mówię, że to był to ten statek, i tak stoję się, patrzę na niego. Że wszystko w porządku z tobą? Próbuj tak. Go odsunąć tak od tłumu, żeby nikt się od niego nie potykał teraz, kiedy jest taki oszołomiony. Wyglądasz na wstrząśniętego. Tak. Rozpoznajesz ten ród? To są Moritani. To jest to przekonanie, że to z nimi mają spotkanie, ale to... To wysoka liga. Nie sądziłem, że z tymi będą tak... Nie wiem. Musimy to rozegrać bardzo, bardzo spokojnie, a bardzo dobrze, bo żeby tutaj no, nic nie zepsuć. Wiadomo było, że poproszą kogoś silnego. To nie jest zaskoczenie. Słuchaj, dobrze. Może zajrzymy do papierów w statku. Zobaczymy, tak. Ile ludzi przywieźli ze sobą. Tak. Ile ewentualnie wstawy będzie. Jesteś na siłach teraz chodzić? Tak. Chodźmy, sprawdźmy rzeczywiście jak na razie. To pozwoli nam troszkę zebrać myśli akurat, bo kurde, mam dalej. Co to było to coś, co zażyłeś? Co ja zażyłem, to specjalne, wiesz, środki mamy. Testujemy różnego rodzaju mikstury i na bazie nich staramy się poszerzyć nasze zdolności naszego ciała. To są różnego rodzaju soki, trucizny, wszystko, co pochodzi akurat z naszej planety.
plus dodatki innych substancji, przede wszystkim też oczywiście melanż. W drobnych ilościach. To nie jest jakiś tam melanż brany, że po prostu w takich dużych ilościach, nie. Ale to wszystko powoduje, że potrafi pchnąć ciało, całe ciało, nie. A poza swoje ograniczenia akurat, nie? Nie skupiamy się na jednej rzeczy, tak, nie wiem, czy mentaci, czy inne. Próbujemy to dalej. Na razie to każdy próbuje znaleźć swoją własną ścieżkę, więc każdy z nas, z naszych, z mojego zakonu, tak troszeczkę ma inny zestaw środków. I to pozwala czasami odnaleźć ścieżkę inną.